Cześć wszystkim z tej strony Asyl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mass Effect 3. Kolega tutaj dalej obok mnie bije kilometry. Jak pamiętam, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie dodatek Lewiatan i teraz jesteśmy w miejscu, w którym każdy się w sumie zachowuje dziwnie. Nie chcą nas tutaj ewidentnie. Cały czas się na nas właśnie jakoś podejrzliwie... Jezus Maria, jaki synchro, patrzcie wy na nich. Cały czas się właśnie na nas podejrzliwie patrzą. Dzień dobry. Pan jest na mnie obojętny, więc myślę, żebyśmy się dogadali. Przynajmniej, nie wiem, przejawia pan jakieś tutaj ten... jak to się nazywa? Nadzieję, o. Dobra, zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Mamy tutaj stacja tranzytowa, mamy stację medyczną, już chciałam tłumaczyć sama, skrzydło wydobycia minerałów, stacja bezpieczeństwa, laboratorium minerałów, tutaj mamy kwatery załogi oraz biura naukowców, tak? Czyli drzwi, do których nie mamy dostępu, prowadzą do kwater załogi, okej, bo jesteśmy tutaj, gdzie nam ta lampka świeci. Głosa bezpieczeństwa. Super, nie ma co. No dobra, w takim razie kierujemy się tutaj w stronę stacji medycznej głównie. Zobaczmy, co tutaj jest. Coś do obejścia. No spoko. To fajnie wygląda tak z boku, powiedzmy. Ta, od razu zmienili coś. Dobra. Kolejna rzecz, którą można obejść, to sobie zobaczmy, bo oni nie powinni właśnie zareagować nijak. To jest w ogóle śmieszne. Ale dobra. Nie wiem, gdzie mnie to doprowadziło w sumie, ciężko powiedzieć. Mamy szybką lufę do pistoletu maszynowego. Mamy również kolejny datapad jakiś. Aha. Czyli... Do we have that passcode hack? Yep, we just get to the security terminal and plug in the code. Okej. A, można to usłyszeć jeszcze raz, dobra. O Jezus Maria. Dobra, teraz. W takim razie idziemy stąd. Co najlepsze właśnie, nikt nie zareagował, chociaż ja pamiętam w ogóle, jak za pierwszym razem przechodziłam ten dodatek, jaką ja straszną psychozę tutaj miałam, wiecie. Miałam dosłownie to napięcie, że jak tylko na przykład, wiecie, tutaj zacznę obchodzić te drzwi, to w ogóle się na mnie rzucą. Jak tutaj wejdę i wyjdę, to też będą wrogo nastawieni. Tak, wiecie, w sposób, że będą chcieli zaatakować mnie. Dobra, na tapat mamy kolejny. Ze względu na zwiększoną intensywność burz z piorunami, łączność z zespołem badawczym ze stanowiska Beta została opóźniona. Wszystkich czekających na dane prosimy o cierpliwość. Według obecnych prognoz burze ustąpią do końca tygodnia. Wówczas przywrócona zostanie normalna łączność wyjścia. Wobec tego, aż mi się kurczę odbija z wrażenia, niesamowite. Wideo wycieczka ponownie. A teraz ziewam jeszcze, żeby było śmieszniej. Nie można tam zobaczyć, co oni w ogóle badali, bo już po prostu... tego nie badają i tyle. Sobie zmienili hologram. Jasne, każdy mi to mówi. Coś jeszcze powiesz? Aha, powtarza się pani, okej. Mamy wideo wycieczkę, jak sądzę. Mamy garaż serwisowy, aha. Mamy stację medyczną, tak? Co tutaj jest? Aha. Aha. Dobra, ale możemy wejść tutaj. Dzień dobry. A co tutaj jest? Ocena okresowa pracownika TJS. Brown Jeremy, identyfikator
pracownika hashtag 231-95. Konserwacja sektora E. Od czasu zastosowania się do niejakiej opinii pańska praca znacznie się poprawiła. Pańskie dokonania w temacie zdobytych przez nas próbek uszkodzonej skóry zrobiły na nas wrażenie. Otrzymuje pan awans oraz wyższy poziom dostępu. Dziękujemy za ciężką pracę. Niniejsza ocena jest poufna. Odradzamy pracownikom pozostawianie ocen na widoku innych. Dobra, czyli możemy już gdzieś wejść. Ja co prawda nie wiem, o co chodzi z tym systemem bezpieczeństwa. Może właśnie tutaj? Nie, dobra, bo ona mówiła sama, że nie ma czegoś takiego. Natomiast znaleźliśmy coś, co zostawił sam Garnon, prawda? Więc zobaczymy, gdzie w ogóle tego można użyć. Wydaje mi się, że teraz możemy otworzyć drzwi do kwater załogi oraz się właśnie tą mapę, tą mapą się zainteresować. Ale my póki co idziemy do kwater bezpieczeństwa właśnie. No i fajnie. W takim razie mamy. Może coś można ukraść. O właśnie, jest ultra lekkie materiały. Są ultra lekkie materiały do pistoletu. Datapad. Jakość próbek rudy z sektora 4 jest coraz niższa. Z dniem 15 stycznia 2175 roku na tym obszarze rozpocznie się procedura zakończenia eksploatacji. Dyrektor działu górnictwa Del Crossmire. Nieważne. Kolejny datapad. 23 grudnia 2178. Andrea, tęsknię za tobą. Czemu nie odpowiadasz na maile? Twoja mama jest bardzo chora i musi się z tobą zobaczyć. Kocham cię. Wracaj szybko do domu. Tata. Aha, czyli do kogoś wysłana wiadomość stąd, jak sądzę. Kurczę, to oznacza, że... Wow. To znaczy, że właśnie są kompletnie odcięci od świata. W sensie, dochodzą wiadomości, ale oni na te wiadomości kompletnie nie reagują. A ten w ogóle gościu za mną chodzi. Dosłownie, on za mną chodzi, nie wiem czy zauważyliście. Przynajmniej właśnie na tej płaci terenu on za mną chodzi, widzicie? My wyszliśmy, on też wyszedł. Dobra, w każdym razie konsola bezpieczeństwa wobec tego. Fajnie. Ship dropped him off a week ago. Tylko tydzień temu? Looks like he had full access, then went into hiding for some reason. Unknown male was involved in an altercation in the mines. Garneau was heading to the mines. Looks like he was taken to the med bay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The med bay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I've got the file number. Super, brawo Garusia. No i dobra, lecimy. Wobec tego, ja oczywiście, no oczywiście już byliśmy w stacji medycznej, więc damy radę. W ogóle rzecz, którą potrzeba, żeby zdobyć numer karty do stacji medycznej, jest obok stacji medycznej, więc haha, wesoło, nie ma co. Tutaj jest jakiś czwarty poziom, tak w ogóle, tam w ogóle mamy zablokowane kompletnie drzwi. No i fajnie. Tak więc wchodzimy. Stacja medyczna. Co tutaj jest dookoła? Kompletnie nic, tak? A mamy stację tranzytową, do której nie mamy dostępu oczywiście, bo po co? A no i dobra, zobaczmy tutaj w takim razie. Mamy ciało tam jakieś. Tak? Mamy rzeczy do badań, zdaje się. Mamy też zestaw medyczny, więc bierzemy. Dobra, ciało w takim razie. Is that Garno? If it is, we came a long way for nothing. No proszę. Garno, you have found him. I am Dr. Garno. I'm Commander Shepard of the Alliance. Are you all right?
Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. But what about the artifact you mentioned in your message? I did? No. Yes, Doctor, you did. But now we've got Reaper forces attacking, so I need to break you out. We'll grab the artifact and go. Reapers. The darkness must not be breached. The darkness? Why do you pursue me? No pressure. Doctor? Leave the artifact. You will not take what is mine. Don't think that's Garno we're talking to. No, raczej nie. You killed a Reaper. I need your help. You bring only death. No proszę. W takim razie gonimy dziada. Obchodzimy wobec tego. I jak mówię, no gonimy dziada. Tak, natomiast też właśnie ciekawa kwestia, co nie? Tu się odciął zasilanie. Super. O proszę. Wait! We need to get to that artifact before he does. He said it was in the mines. We'll need to find a different route. A nie, przerwę im dialog. Cholera. Dobra, natomiast mamy nasz karabinek. Dobra, fajnie. Tak. O proszę. Właśnie, żniwiarze. Przynajmniej 80%, nie? Dobra, nas będą atakowali. Może ja właśnie sondę wyposażę. W sensie... No, sondę po prostu wezmę. Wiecie, o co chodzi. Fajnie jest ten karabinek, ale niestety on jest skuteczniejszy, jak właśnie się chwilę z niego strzela. Co jest dla mnie niewygodne, bo ja mam po prostu zwyczaj przerywania ognia, że tak powiem. Natomiast tak, w ogóle ja też jestem ciekawa, co by było, gdybyśmy nie odnaleźli tej wiadomości, wiecie, na zasadzie, nie wiem, może by nas odesłał, my byśmy musieli jeszcze jej poszukać, kto wie. System zmniejszenia odrzutu, aha, stabilizator do pistoletu maszynowego, tak? Masz sondę, żeby was zajęła po drodze. Ach, pamiętam sondę w Mass Effect 2, gdzie to faktycznie działało właśnie tak, właśnie sobie tam biegnie. Faktycznie to działało tak, że zajmowała tych przeciwników. No i dobra, oczywiście, że nas będą tu atakować, ponieważ ważniejsze jest do nas strzelanie niż dorwanie jego, co nie? To tak działa. Właśnie próbujemy po prostu szyciela jak najszybciej załatwić, bo to jednak... O, się przyda. W ogóle mam wrażenie, że z tymi wszystkimi ulepszeniami i w ogóle gra jest już troszeczkę za łatwa, jak na ten poziom twardziel, ale co ja tam wiem. Kolejny pustoszyciel, tak? Dobra. I jeszcze może mina. Super. Jestem w każdym razie mega zadowolona z tego. Uwaga na flankę, tak? Tam będą. Sondę bym wysłała. Tam są dziady. Tak więc macie wieżyczkę. Nie wiem, gdzie ona doleciała w sumie. Ciężko powiedzieć, gdzie ona jest. Tam jest. Wow. Ja to dopiero mam mocny rzut. W sumie ja bym sobie zmieniła broń na paladyna. Dobra. Padł był chyba. Dobra, okej. Tam są jeszcze dziady. Tam jest moja wieżyczka, oczywiście. Dobrze, wieżyczko, działaj. Chociaż muszę... Oś! Dwie czy jedna? Właśnie... Dwie. Cholera.
Aj, nie trafiłam nawet w nią. Ach, goddammit. Natomiast tak, są dwie, jak widać zresztą. Może ja im specjalnie też rzucę wieżyczkę właśnie. Specjalnie tam, do nich. Dawaj już jeszcze rzezią, żeby zrobić combo. Pięknie. Jedna padła była, czy mi się wydaje? Nie. Ciężko powiedzieć. A tam jest ta jedna. Dobra. To spróbujemy. Jedna chyba padła. Dobrze. Aha, brak amunicji. Poradzę sobie. Spoko. Dobra, czyli to jednak nie działa w ten sposób, w jaki bym chciała, żeby działało. Szkoda. Rzezią ją. No i fajnie. Załatwiona. Cieszę się. Tak, z tym, że ja bym chciała bardzo właśnie amunicję. Więcej amunicji. Tutaj dookoła akurat ja pamiętam, że niczego jeszcze nie ma. Tam jeszcze pustoszyciel, jak widzę, grasuje. Bo tylko pustoszyciel właśnie tak strzela. Aha, jeszcze są po drodze zombie. Kiepska sprawa. Ktoś tutaj mnie zachodzi, czy jeszcze nie? Nie, są po prostu te wyryjone. To sobie właśnie rozwalimy je. Dobrze, moja sonda dobiła dziada. Sondo, jesteś bardzo, bardzo grzeczna. No i w ogóle. I dobrze działasz. Dobra, ja bym chciała, żeby mi ten kwas zniknął. Byłoby miło tam przejść bez bólu. Dała radę. Dobra. Mamy tutaj system urazów czaszki do pistoletu. Fajnie, fajnie. Coś jeszcze? Zestaw medyczny, miło, miło. Czy to jest mina zbliżeniowa Garusa? Możliwe. Możliwe, bo on oczywiście ją musi rzucać tam, gdzie akurat ja mam skierowaną kamerę. Tak, więc drzwi używamy. Super, nie mogłoby być za prosto, co? To by było zbyt piękne. Właśnie, to jest ból. Będzie ból. Make it quick then. Właśnie, trzeba to całkiem szybko zrobić. Tarcze sondy, co? Chodź, sondo. Może ja właśnie swoją uruchomię również, sondę. I jeszcze gdzieś tam rzucę wieżyczkę. Dobra, jest i sonda i niech ona naprawia. Ja się ukryję może. Bo na pewno ktoś nas będzie atakował. Właśnie, już słychać. Tam, pustoszyciel. Dwa pustoszyciele. Dobra, jeden padł na jeden magazynek, hura. Może by tak rzezią go. Czy ty jeszcze będziesz szła, w sensie już będziesz szła bardziej, nie, czy... Ja, będziesz szła teraz. Dobra, padła była. Gdzie jest ta sonda? Tam jest sonda, dobra, jest. Tak, ja wiem, tylko zniknęła mi, kurczę, zanim mogłam za nią podążyć. To ja poradzę. Ciężko, ciężko. Ała? Halo, pomocy, ludzie. Wiecie, ja nie jestem tutaj sama na tej asteroidzie. Wiecie o tym, prawda? Patrzę, tutaj jakiś odłamek koło mnie jest tutaj, o. I tak, co to jest? Zombie. Proszę was. Zadziałało. Ja tak patrzę. Jakaś obszarówka, jakaś obszarówka. Bo aż trzy naraz są. Sonda? Haha, cześć. Dobra, tu jest sonda, więc się ukryję. Szóstka? To prawda, muszę niestety iść. To jest prawda, że ja muszę niestety iść, tylko że mnie nawalają. Zdążę? Zdążyłam! Zdążyłam! I nawet żyję! To jest niesamowite! Tylko może byście mi pomogli, tak no panowie, no co to ma być? Dobra. Masz. I dobijecie już bronią palną moją. Dobra. Masz z ognia. No i okej. Fajnie. To się chyba udało, wydaje mi się. Mamy kolejną Banshee.
Właśnie, kolejna Banshee. Mordę to Banshee. I oczywiście, że nie mogę tam. Dobra, natomiast już mogę się swobodnie poruszać. Masz sondę. Do zabawy. Ała. Minął ją. Gin. Dobrze. Fajny ten karabin, kurczę, mocny. Podoba mi się. Bo wiecie, w tej chwili mamy właśnie też wolnostrzelną broń i jesteśmy zbalansowani po prostu. Że mamy taki mocny, fajny, szybkostrzelny karabinek oraz właśnie wolnostrzelający pistolet, który jest dość mocny też w obrażeniach. Więc no, jak mówię, mamy balans w tym momencie. Aha. Dość wymowne. Holy shit. Commander, check this out. What have you got? That wasn't Garneau. This is. Looks like he's been dead for a while. So Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data and a personal log with 8 missed calls from a Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. Are you all right? I think so. I feel strange, but all right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. Can you tell me anything about what happened to you? Not really. I remember... It just seemed cold. I remember a feeling cold and dark. To samo, co powiedział tam. That's exactly what I felt. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale to samo, co on powiedział w laboratorium doktora Brysona, ten asystent cały. That artifact. Do you know where it came from? Came out of the mine. Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can. Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Straciło zainteresowanie, co? What's a Reaper? To jest dopiero ciekawe. 2176. 2176 was 10 years ago. What? Arranged for these people to be evacuated into temporary quarantine. If these people have been out of it for that long, they are in for a shock. Nie ma to jak się obudzić w środku wojny. So this Leviathan can take down a Reaper and indoctrinate people too? Do you think it actually is a Reaper? Nie wiadomo. If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here, and more importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. Whatever they are, they're too dangerous to have around.
We've got one sitting right in the middle of the Citadel. Tak swoją drogą wydaje mi się, że Shepard powiedziała, że kiedy się uda do laboratorium, to chce, żeby tam Indy była też. O, bardziej o to chodziło. Nic tutaj nie ma do przeczytania. Nie jestem pewna, czy w ogóle mają coś do powiedzenia odnośnie właśnie tych rzeczy, które się dzieją w trakcie dodatków, ale powiedzmy, że przejdziemy pobieżnie przynajmniej. Sprawdzimy, czy coś mają do powiedzenia. Tak, mają. Dobra. My AI shackles served similar purposes, but why add sensations of darkness or cold? How's the ship holding up, Edie? The envelope of mass-free space we create when we travel at FTL limits to było mówione, zdaje się. Więc olać już to. W takim razie kierujemy się w tym momencie do hangaru promów. Zobaczymy, co tam mają do powiedzenia. Co prawda nie powinno to zająć długo. Zobaczymy. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec dodatku, żeby nie było to, że Omega siedziała w tym samym miejscu w zasadzie. To nie oznacza, że każdy dodatek tak ma. Mamy prawie 30 tysięcy, to może sobie wykorzystajmy tym razem na ulepszenia broni po prostu. Ja w tej chwili korzystam nie Valkyrie, na Boga. Gdzie to jest? W sensie Paladyn, owszem, z Paladyna korzystam też, więc sobie go ulepszmy, jak tylko możemy. No i fajnie, ale korzystam też z Tajfuna, tak to się nazywało. Gdzie jest ten Tajfun, ja się pytam. A tutaj, na samym dole, oczywiście. Tajfun jeszcze mnie stać, ale na ostatni, w sensie przedostatni poziom nie będzie mnie stać. Szkoda, jak w ogóle jest teraz z udźwigiem moim? No na pewno mamy większy. Więc to jest jakiś plus zawsze. Dobra, Cortez, coś do powiedzenia? To ci zainteresowanie. Co jest właśnie też ciekawe, ponieważ żniwiarze z tym swoim celem zbierania żniw, powiedzmy, a właśnie powinni tak czy siak zabić tam wszystkich na miejscu. I właśnie ich zebrać. Chociaż może być też tak, że wiecie, skoro Lewiatan to jest zabójca żniwiarzy, owszem, istnieje prawdopodobieństwo, że to też jest żniwiarz, po prostu, nie wiem, zdezerterował, o, może, renegat jakiś, ale w dalszym ciągu możliwe, że jego kontrola umysłu może być jakąś trucizną w oczach żniwiarzy, dlatego też się wycofali po prostu. W sensie to jest taki wniosek... czysto teoretyczny, natomiast moim zdaniem interesujący. Commander. Dobra, Cortez nam już więcej nic nie powie, więc James, coś ty nam może powiesz? That asteroid facility was messed up. 10 years of your life just gone. You're working out there, sending letters to your family back home. Then you wake up and your hair's gone. Your kid's in college and your six pack has turned into a keg. It's just messed up. Scuttlebutt says we're going to Thessia. I'll bet Doc's gonna wanna go. I know I would if it was Earth. Na pewno nie w najbliższym czasie, James, ale you prawdopodobnie tak. Is that just me? Dobra, ty już nic mi nie masz do powiedzenia. W takim razie udajemy się do maszynowni. Zresztą standardowo, Jezus Maria, ja już od drugiej części z Mass Effecta mam właśnie taki system, że od najniższego poziomu Normandii do najwyższego. An entire settlement of Densorian were once studying things far beyond their knowledge. Celestial mechanics, morphological simulations of galactic language. Things even we didn't understand. At the time, I thought they were crazy. But now, after what occurred on that asteroid, I wonder. Commander. Dobra. W takim razie do Talii jeszcze. Oraz oczywiście naszych inżynierów dzielnych. O proszę. Nie ma ich. I just mean not having anyone else like you around. Doesn't seem to bother Liara. But she can eat their food. Do czego zmierzasz, Tali? That mining facility. All those people indoctrinated, losing 10 years. I can't even imagine what that's like. How many other people out there are trapped like that? We need to find Leviathan.
Prawda. Good to see you. Dobra, Adams, masz coś do powiedzenia? Nothing to report, Commander. Tak, ja oczywiście wiem, gdzie się znajduje dwójka inżynierów. Oni się znajdują tutaj na dole. Przynajmniej się do ten moment w grze. Że tak powiem. No. I mamy ich. Przyłapani. We were just double checking the thermal ducts. Yeah. I'm sure you were. Carry on. Commander? Shepard. No dobra, w takim razie zostawimy ich. Do you think Shepard noticed? I'm sure she did. I'm so embarrassed. No dobra, w takim razie idziemy jeszcze do Diany. Standardowo. Zobaczymy, może ona ma jakiś komentarz do tego, co się podziało tam na właśnie tej asteroidzie. Możliwe, że nie. Commander? Nie, nie ma nic do powiedzenia, oczywiście, bo to Diana. Dobra, w takim razie pokłady załogi standardowo. I tutaj mamy trójkę ludzi, z którymi można pogadać, nie licząc Chakwas. W ogóle... Nie, nikt nie doszedł. Przed chwilą miałam wrażenie właśnie, że ktoś tutaj doszedł, jak od ostatniego mojego spojrzenia na tą listę, ale nie. This Leviathan thing can just kick you out of your own head? I don't know what's worse, killing people outright or making them suffer like that. Hey there. Aha, wiele mają do powiedzenia, nie ma co. W takim razie, może doktor Chakwas coś też ma, wątpię, ale można sprawdzić. No crew health issues. Dobra. No i okej. Okay. Garusie. Coś ty mi powiesz ciekawego? Bardzo możliwe w sumie, bo to Garus jest. On zawsze ma ciekawe rzeczy do powiedzenia. Strange stuff back on that asteroid. We've seen indoctrination before, but 10 years. Leviathan had its own private army. You've got to wonder how much longer that would have lasted if we hadn't come along. Just when I thought we were getting a handle on Reapers, this happens. Maybe Leviathan's more than a bullseye. Good to see you. Co, zauważam, że oni mają tylko jedną kwestię do wypowiedzenia na temat Lewiatana. A potem nic kompletnie nie mówią. Też ciekawostka. Coś mamy tutaj do ulepszeń? Nie, okej. Okay. My sources told me the production numbers were wrong at that mining facility. I assumed they were just smuggling red sand. I never took the time to look closer. Too much intel. Too many places for secrets to hide. I'm going to have to start sleeping less. Good to see you again, Shepard. Nie, no jasne, ponieważ właśnie jak popełnimy jeden błąd, to już się właśnie mamy jakoś... No, dziwnie po prostu nasz mózg pracuje, nasz umysł bardziej. Tak, ponieważ ja twierdzę, że mózg a umysł to są dwie różne rzeczy, powiedzmy. Może nie każdy się z tym zgodzi, natomiast no. Okej, w takim razie... Cóż, uciekamy z powrotem na Cytadelę w tym momencie. Przekaźnik masy. W ogóle mogły się nam pojawić nowe układy, natomiast ja w tej chwili nie będę tego sprawdzała. Bo po prostu nie. Wiecie, w związku z tym, że szukaliśmy tego Garnou. Głowica węża wobec tego. Poczekajcie sekundkę, dobra. Wróć do laboratorium doktora Brysona. No dobra. W takim razie Cytadela dokuj. Laboratorium poproszę. Need to shield the artifact they've got here right away. Using Garnou's data, I should be able to accomplish this without difficulty. No i dobra. Been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration. It affords Leviathan an impressive mind control capability. No właśnie, bo nawet indoktrynacja żniwiarzy postępuje po prostu na jakiejś przestrzeni czasu. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe.
It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan. Perhaps we could find more information about it here in the lab. Agreed. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. Dokładnie. Teraz trzeba znajdować nowe rzeczy po prostu. Poszukaj tropów. Właśnie. Co tutaj mamy? Plik danych. Testy emisji energii. Artefakt P3X118. Hadley Derek. Początkowe testy. Wyniki testów emisji w podczerwieni i nadfiolecie negatywne. Nie wykryto promieniowania gamma ani rentgenowskiego. Dalsze testy. Artefakt nie reaguje na działanie różnymi bodźcami. Odczyty z wnętrza niejednoznaczne. Brak postępu w określeniu wieku. Wygląda na to, że zostałem na noc, żeby dowiedzieć się tylko, że to nic ważnego. Zostałem przy biurku. Wniosek. Artefakt jest zdecydowanie nieaktywny i bezpieczny. Zalecam pozostawienie go tutaj. Wszyscy powinni być w jego pobliżu. Na dłuższą metę może być bardziej przydatny od Lewiatana. Zalecam zaprzestanie poszukiwania Lewiatana i zajęcie się bardziej produktywnymi badaniami. Aha. Czyli jak sądzę, już tutaj zaczęła działać ta indoktrynacja, ta? Swoją drogą, nie wiem też, czy wiecie, wolę założyć, że nie wiecie i wam dać dość oczywistą wiedzę. Mianowicie nadfiolet to jest inna nazwa na ultrafiolet, żeby nie było. Ja tam myślę, że już właśnie zaczęła działać ta indoktrynacja, jak mówię. Ten eksperyment. Czy on w końcu coś się z nim stanie więcej? Ciężko powiedzieć. Dobra. Mikroskop. It is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. Beyond that, nothing of relevance. Okej, w takim razie patrzymy dalej. Czy te, czy te artefakty nam coś powiedzą? Na pewno możemy zbadać artefakt Lewiatana. Do we have an update on his status? He is in a vegetative state. The doctors believe it is permanent. But the miners recovered when the artifact was destroyed. Hadley lost consciousness when he attempted to answer our questions about Leviathan. It may have been a deliberate attempt to silence him permanently. No proszę. W sensie, on... Możecie sobie teraz pomyśleć, że ma pewien wpływ na ciało. Natomiast pamiętajcie, że właśnie indoktrynacja to przede wszystkim jest wpływ na myślenie, prawda? Na mózg. Może właśnie steruje jakimiś konkretnymi impulsami w mózgu. Bo też i taka opcja jest. Natomiast właśnie to właśnie w mózgu też jest w stanie wywołać ten cały stan wegetatywny, o którym powiedziała Ellie. Więc nie, raczej nie ma wpływu na ciało całe. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster is more interesting. Interesting and non-existent. Skąd wiesz? Jest parę gier, które by ci zaprzeczyły. Edie, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the Galaxy of Fantasy video game. To chyba jest nawiązanie. It's a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, Edie. Oh. Then, no. There's got to be something here on this artifact. What about the server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed all backups, likely before killing Bryson. However, records show new messages on Bryson's personal comm terminal upstairs. Okay. Is it worth a look? Właśnie. W takim razie idziemy do tego terminalu osobistego. Sprawdź wiadomości, tak? A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. I'm at the dig site in the Pylos Nebula. Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the artifact. Okay. She sounded worried. If Reaper forces were approaching, her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map. We may also search the lab for clues to narrow down her location.
Okej, w takim razie oczywiście mamy tą samą sytuację co wcześniej, mianowicie możemy szukać właśnie wskazówek, które nam pozwolą przybliżyć miejsce położenia Ann, jak zresztą powiedziała nam Eddie. The Reapers. Let's hope we find Ann before they do. Dobra. No i co? No i patrzymy, co tutaj jest w ogóle dookoła. Anything in Ann Bryson's work history suggest where she might be? Nothing relevant. Mhm. Okej. W takim razie obserwujemy dalej, szukamy rzeczy. These are the ships Dr. Bryson and his team used? Yes. If we can find out which ship Ann Bryson took for Project Scarab, we may learn something. Okej. Grupa specjalna Aurora. Wykorzystywane środki transportu. Projekt Bazaliszek, kierownik zespołu Garnął Alex. Transport MSV Kirkwall. O, Kirkwall! Nawiązanie do Dragon Age 2! Projekt Skarabeusz, kierownik zespołu Bryson Ann. Transport MSV Ikar. Ann Bryson flew out on a ship called the Icarus. Can you track its movements? No. The Reapers have disrupted civilian comm buoys. But we might learn more if we find the ship's specifications. Tak, to za sekundkę. Any correlation between Project Scarab and these unexplained creature sightings? Not beyond Leviathan itself. Any idea if Project Scarab involved Element Zero? Unlikely. We may learn more from the Project Requisitions Locker. Później. W sensie ja wiem, co tutaj ja mogę badać, mniej więcej. A, dobra, w takim razie konsola komputerowa, tutaj mamy Ikara. Here we go. The ship has enhanced electrostatic discharge cells. They facilitate long-range FTL travel. So they jumped to the Pylos Nebula by mass relay, then flew to another system. Yes. Otherwise, they would have chartered a less expensive ship. Okay, we can rule out the relay system. Schematy statku. Okej. Okay. Mamy tutaj jeszcze jedną bardzo istotną wskazówkę. Chyba tylko jedną. What about criminal activity in the Pylos Nebula? Because the area is part of the Attican Traverse, criminal reports are unreliable at best. Szuflada. Zobaczmy. Mamy jakiś datapad? Access card. Any idea what it opens? The requisitions locker. According to records, kurczę, wyprzedzam grę normalnie. Właśnie, więc sobie sprawdzimy teraz tą szafkę. Brakujący sprzęt. Nie da się zbadać ogólnie całej szafki, nad czym ubolewam. Więc no, pobadajmy. Omni ostrze. Aha, to jest ulepszenie broni. Okej. Didn't take breathing masks. Water recycling equipment. Based on what Ann Bryson did or did not requisition, the dig site was arid but habitable. Ja jeszcze wszystkiego nie zobaczyłam. Szkoda. Właśnie jak mówię, niestety nie da się wszystkich. Dobra, nałożymy w takim razie te całe dwa filtry, jakie mamy. Based on the search data, it is one of these two systems. Zobaczmy, ekwipunek. Based on the data, only one system remains a viable possibility. No i fajnie. Let's go get Ann Bryson. Właśnie, lecimy po nią. Oczywiście, że ja w złym miejscu muszę wyjść, albo się kierować do złego miejsca w celu wyjścia z niego. Tak więc szybko, kolej na Normandię poproszę. Nie będziemy chodzić po Normandii i rozmawiać z towarzyszami po powrocie z laboratorium, tyle wam już od razu powiem. Bo po prostu nie. Tak więc, cóż, kierujemy się już bezpośrednio do tego układu, w którym przebywa Ann Bryson. Ann Bryson, nieważne. Jeden pies, jak to się czyta. N, powiedzmy. Anna, o, będę Anna mówiła, bo to w sumie jest równoznaczne. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest, tak? Mgławica Pylosa. Wydaje mi się w ogóle, że Mgławica Pylosa była dostępna dla gracza w części poprzedniej, ale też nie pamiętam dokładnie. Tak, tutaj pewnie mi powie tylko tyle, że nie ma tutaj N, jak mi się wydaje. Zobaczmy. O nie, coś znalazłam. Jowiańska rozprawa. Okej. Okay. Jeszcze jest gdzieś skład paliwa, tak? W sensie wrak. To jeszcze raz do układu. Chodzimy. Cześć, żniwiarz. Tutaj jest, tak? Evasion successful.
Okej, okay, to zrobimy coś takiego. Paliwo. Ja chcę paliwo. Dobra, żniwiarz, do widzenia. Wobec tego Dirada. Piękne te nazwy. Jak zwykle, komplementuję cały czas. Tutaj nic. Chyba obie rzeczy, chyba maksimum rzeczy za pierwszym razem. Coś chyba tylko są dwie rzeczy właśnie. I tutaj nie ma zainteresowania żniwiarzy. To też jest ciekawe. Tu mamy. Osłona antyradiacyjna. Fajnie. W sensie fajnie, że wiecie, że jest to lokacja dodana w ramach dodatku, a jednak idzie coś tutaj znaleźć. To właśnie, jak mówię, jest całkiem przyjemne. Okej, w takim razie szukamy. Doktor Ann i chyba już ją znalazłam, ale oczywiście ja sobie jeszcze poskanuję w poszukiwaniu na przykład paliwa. No i znalazłam paliwo. 350 jednostek. Fajnie, fajnie. No i dobra, mamy to. W takim razie na Makli. Sucha lecz możliwa do kolonizacji. Czyli się zgadza opis. Poszukiwanie udane. Skany zlokalizowały zgrupowanie na małej przestrzeni habitaty chronione przed wpływem środowiska naturalnego oraz aktywne źródło zasilania. Do potwierdzenia obecności wykopalisk konieczna jest bliższa inspekcja. We have located Anne Bryson's dig site. Dobra, to wylądujemy sobie. Co prawda tylko wylądujemy i skończymy odcinek, ale co tam szczegóły. Standardowo Garusa biorę i może Ashley na przykład. Tak więc zatwierdź wybór drużyny i lecimy. Tak, z tym, że ja oczywiście nie pamiętam, że że umiejętności, ona ma aż 21 punktów, Chryste Panie. Wydaje mi się, że nie, dobra, jej się bardziej przyda ta amunicja jednak. Obrażenia albo premia drużynowa, dobra, niech jej się rozwija samodzielnie. Zapas amunicji albo obrażenia od strzału w głowę. Masz strzały w głowę. Inwestycje, obrażenia, zwiększa obrażenia. Uszkodzenia tarczy, bariera tutaj. Szansa na ogłuszenie celu, nie, to poproszę to. I masz strzelca wyborowego. Okay, so we got reports of an attack on some scientist, right? Aż się gra ścięła, i to mocno. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead is his daughter, Anne. She has recently uncovered another artifact possibly linked to Leviathan. That discovery must have made this dig site a target. Yes. The attack means the Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. That artifact she uncovered could be causing trouble. We've already seen what they can do. Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles! Take us in! Commander, on the landing platform! That's her. Przede wszystkim to w ogóle zobaczymy, czy damy radę zapisać. Zauważyliśmy chyba. Super. Negative, it's too hot! Heading to lower platform, hang on! There, go! Jump! No, szybkie. Szybkie wyładowanie tutaj naszej grupy uderzeniowej i lecimy. Da się tutaj zapisać? W tej chwili? Nie? A, bo nas atakują! Dzień dobry! Spadaj! Mogę zapisać, dobra. W takim razie dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i... Wow. O matko. Dobra, nieważne. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym będziemy... Cóż, ratowali panią doktor. Tak więc do usłyszenia z tym razem. Cześć!